Chciałabym Państwu powiedzieć o narzędziu, które stosuję od kilkunastu lat oraz uczę innych, jak z niego korzystać. Chciałabym Państwa zachęcić do zapoznania się z techniką uczenia się i studiowania opisaną przez Tonego Buzana. Mówię o mapach myśli. Organiczna technika studiowania, jaką określa Buzan, której nieodłącznym elementem są mapy myśli, pozwala nam na konstruowanie zasobów naszej osobistej wiedzy. Nie jest to tylko zwykły sposób na robienie notatek, jeden z wielu. Owocem stosowania tego narzędzia jest efekt nie do przecenienia, z którym nie spotkałam się przy innych sposobach uczenia się. Kiedy już zrobimy naszą mapę myśli, wyszukamy kluczowe informacje, ustalimy relacje między nimi, ułożymy na kartce papieru w taki sposób, aby mieć obraz całości, to tak naprawdę już wszystko umiemy. Ale żeby się o tym przekonać, trzeba po prostu spróbować.